Jestem z Wołomina, właściwie ze Starych Lipin pod Wołominem, ale związana z Wołominem bardzo mocno, od 30 lat. Wcześniej mieszkałam w Warszawie. Małe środowisko, ludzi jakby bardzo szybko rozpoznaje się na ulicach. Od 17 lat jestem społecznikiem w tej miejscowości. Zaczynałam w radach rodziców, bo moje dzieciaki po prostu były w wieku szkolnym. Pewnie działałabym sobie na różnych płaszczyznach do tej pory. Tak jak do tej pory działałam, to były jakieś tam akcje jednorazowe, to były jakieś większe sprawy. Natomiast na wiosnę tego roku w naszej miejscowości okazało się, czyli w Wołominie, że przed sesją Rady Miejskiej kilkoro mieszkańców zaniepokojonych zauważyło w internecie informację, że będzie uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego dla naszej miejscowości, czyli dla Starych Lipin. Ja jestem radną sołecką od 8 lat w tych Lipinach i nic w tym temacie nie wiedziałam, czyli już pierwsze po prostu zdziwienie. Mamy co 2 miesiące średnio spotkania sołeckie z naszym sołtysem i nikt nas przez 2 lata nie poinformował, że opracowywany był plan zagospodarowania dla części terenu. To jest teren tak zwany techniczny miasta. Do tej pory tam wysypisko funkcjonowało od 40 lat, w latach 70. założone, równo w tym roku 40 lat minęło. I to miał być ostatni rok funkcjonowania tego wysypiska. My wszyscy od kilkunastu lat na to czekaliśmy. W grudniu, koniec grudnia 2014 roku miało być ostatecznie definitywnie zamknięte. I cóż, dowiadujemy się 3 dni przed sesją, że będzie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i tam jest, że tak powiem, będzie zaklepane w tym miejscu. Inwestycja będzie w dalszym ciągu kontynuowana, czyli rozbudowa wysypiska. Teraz wiadomo, ustawa śmieciowa wprowadziła nowe kryteria. Nie mogą być to zwykłe wysypiska. Teraz trzeba przerabiać odpady. Czyli będzie to regionalna instalacja przetwarzania odpadów RIPOK. No, zdziwienie ogromne. W pierwszym momencie ręce opadły. Już wszystko jakby jest przesądzone, tak? Rzeczywiście, my po tej sesji, nie uchwalono na tej sesji, po prostu spory tłum ludzi, wzburzone odgłosy, burmistrz obiecał chwileczkę, dobrze, nie porozmawiam z mieszkańcami. No, porozmawiał z nami, okazało się, że wszystko już jest. Jest decyzja środowiskowa, są wszelkiego rodzaju uzgodnienia, zmiana wpisu w wojewódzkim planie zagospodarowania z wysypisko do zamknięcia na wysypisko po rozbudowie RIPOK. Uzyskiwano te wszystkie dokumenty przez 2 lata, natomiast my nie dowiedzieliśmy się, rzeczywiście żadna informacja do nas nie napłynęła, że w ciągu 2 lat starano się o wszystkie dokumenty i w zasadzie już je wszystkie mieli. Okazało się, że plan zagospodarowania przestrzennego, który w tym momencie miał być uchwalony, to już taka naprawdę wisienka na torcie. To nie jest niezbędne do budowania tej instalacji. Wystarczyłoby też pozwolenie na budowę i koniec. Mając decyzję środowiskową w ręku, burmistrz spokojnie mógł to realizować bez tego planu zagospodarowania. No ale niemniej dzięki temu, że ten plan miał być uchwalony, my w ogóle jako mieszkańcy dowiedzieliśmy się, że coś jest na rzeczy. Zaczęliśmy natychmiast wertować dokumenty. Kilka osób się po prostu wzburzonych mocniej, że tak powiem, zebrało nieformalnie w jedną grupę i zaczęliśmy po prostu każdy na własną rękę wyszukiwać, co jest na rzeczy, tak? Jakie dokumenty już są załatwione, ile te procedury trwały, kto w nich uczestniczył. No i nagle okazało się, że po prostu, no rzeczywiście, to już właściwie wszystko już jest przesądzone, tak? Kwestia wydania pozwolenia na budowę i oni ruszają. Zawiązaliśmy szybciutko stowarzyszenie zwykłe, bo mniej formalności, krótszy czas oczekiwania na zarejestrowanie i tak miesiąc w starostwie oczekiwaliśmy, żeby to się uprawomocniło. Stowarzyszenie otrzymało nazwę Zielony Wołomin, żeby natychmiast się kojarzyło z ekologią, ze sprawami, którymi chcieliśmy się zająć. Zaczęliśmy po prostu od uświadamiania, od pisania artykułów w prasie, od udzielania wywiadów. Przyjechała do nas telewizja raz i drugi, tak jakby interwencyjnie zajęła się sprawą. My żeśmy z kolei ulotki robili w końcu, żeśmy postanowili wziąć sprawy jeszcze mocniej w swoje ręce i naprawdę pokazać swoje niezadowolenie z tego, że nikt z mieszkańcami nie rozmawiał.
zorganizowaliśmy przemarsz taki protestacyjny spod wysypiska, to prawie 2,5 km do centrum Wołomina. Chcieliśmy po prostu pokazać władzy, że nie zgadzamy się na to, że należy się z nami liczyć i nikt wcześniej tego nie zrobił, a my na to nie dajemy zgody. Chcemy po prostu, żeby to jeszcze raz było rozpatrzone. No oczywiście nie udało nam się, zainteresować opinię publiczną. Udało nam się zdenerwować naszą władzę. Udało nam się zintegrować ludzi wokół problemu i sprawy, no ale oczywiście i pozyskać wrogów. Reakcja mieszkańców, którzy wcześniej nie wiedzieli o temacie, bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Wiele ludzi zaczęło angażować się w sprawę, zaczęło angażować się w naszą akcję, w pomoc. Mieliśmy dużo prywatnych rozmów, odzew na mail, który żeśmy oficjalnie podawali na ulotkach. Odzew fizycznie, szukano mojej osoby lub osób, które się kojarzyły z Zielonym Wołominem i oferowano pomoc. Mieliśmy i mamy do tej pory możliwość korzystania z wielu usług. Osoby, które związane z ochroną środowiska, osoby związane z poradami prawnymi, po prostu same zgłaszały się i pomagały nam pewne pisma, podania do urzędów i tak dalej, pomagać pisać. Więc mało tego, mieliśmy też osoby, nie mamy swoich funduszy, bo to jest stowarzyszenie zwykłe, więc każdy co mógł, to kwestia drukowania jednak ulotek, tak? Wymyśliliśmy, że dobrze by było, żebyśmy byli rozpoznawalni, czyli ktoś nam logo opracował za darmo, grafik z Warszawy, ktoś inny z kolei nie wziął nic za zaprojektowanie naszych koszulek, które wymyśliliśmy, że dobrze by było mieć, żebyśmy byli rozpoznawalni, chodząc na sesję miasta, czy gdziekolwiek udzielając wywiadów, żeby można było skojarzyć nas po prostu z konkretną akcją. I to wszystko naprawdę po kosztach. Ludzie naprawdę po kosztach. My żeśmy niewielkie jakby własne sumy, no swój własny czas, swoje zaangażowanie. Natomiast z tego powodu, że dużo ludzi się w to angażowało, to po prostu naprawdę zaczęliśmy rosnąć w siłę, w sensie rozpoznawalni. Wydawało nam się, że idziemy jakby w dobrą stronę. Mieliśmy ogromny optymizm, że może uda nam się coś zmienić. Oczywiście pisaliśmy odpowiednie pisma do wojewody, do SKO i to cały czas jest w dalszym ciągu rozstrzygane. Stwierdzono, że będzie chyba najlepiej, jak przed wyborami zamknie nam się usta. Stowarzyszenie Zielony Wołomin nie, ale ja i ta osoba, która też należy, czyli moja koleżanka, dostałyśmy z sądu po prostu wezwanie, że naruszyłyśmy dobre imię MZO. MZ okazało przeprosić się to raz, czyli ubolewamy, żałujemy, kłamstwem było to, co robiłyśmy i tak dalej. I to był gotowy tekst. 100 tysięcy zażądano kary na dom dziecka, żebyśmy wpłaciły jako karę taką prewencyjną. Oni nawet napisali, że uważają, że to jest kara wysoka, ale nie dość dotkliwa. Po prostu, żeby, a da nam nauczkę, żebyśmy więcej po prostu nie ponawiały takich prób naruszania dobrego imienia kogokolwiek. Czyli tak jakby chciano nam dać nauczkę, plus 20 tysięcy zwrot kosztów sądowych i za poniesione koszty reklam, ulotek, które MZO, dementując to, co podawaliśmy mieszkańcom, pisało na swoich ulotkach, że kłamiemy. Byłyśmy na to przygotowane, że jako Stowarzyszenie Zielony Wołomin możemy dostać taki pozew. Mimo to wiedziałyśmy, że nie mamy wyboru, tak? Trzeba było po prostu kontynuować to, co zaczęłyśmy. Bardzo nam zależało na tym, żeby ta inwestycja jednak została wstrzymana i żeby mieszkańcy przede wszystkim dowiedzieli się, co jest planowane. Bo jakby dla nas największym problemem było to, że garstka ludzi tylko wiedziała o tym i właściwie z władzą kopała się mała grupa ludzi. A chciałyśmy, żeby po prostu po naszej stronie stanęło jak najwięcej mieszkańców. Udało nam się, naprawdę udało nam się opinię publiczną zainteresować. Nie wystraszyłyśmy się tego pozwu. Było rzeczywiście, zrobiło się dziwnie, tak? No, powiem tutaj w tym miejscu po raz pierwszy publicznie. Kilka osób wycofało się w tym miejscu i tutaj osiągnięto swój cel, czyli wystraszono kilka osób. No mnie i koleżanki nie wystraszono i to wystarczyło na to, żebyśmy po prostu kontynuowały. Akurat był spory festyn
planowany w sierpniu. Mimo, że dostałyśmy już wezwanie do sądu, zaplanowałyśmy kolejną ulotkę odnoszącą się do zarzucania nam kłamstw i rozdawałyśmy w dniu festynu wśród mieszkańców. To prawdopodobnie spowodowało, że modyfikację do tego pozwu MZO wniosło przez kancelarię prawną, żeby zakazać nam wypowiadania się w temacie RIPOK do czasu ustalenia wyroku sądu. Każdorazowe złamanie poprzez udzielenie wywiadu lub kolejne ulotki miało być karane 5000 od każdej z nas każdorazowo za złamanie. Nawet zażądano zabezpieczenia takiej kwoty już na wypadek, gdybyśmy nie zastosowały się do tego zakazu. Na szczęście dla nas. Na szczęście miałyśmy tam kilka dni na odwołanie. Odwołałyśmy się i sąd pięknie, przepięknie po prostu oddalił te zarzuty, twierdząc, że właśnie to jest wręcz wskazana postawa taka obywatelska, ponieważ w międzyczasie, może troszeczkę i z naszym udziałem, zmieniła się władza, ponieważ optyka, że tak powiem, mieszkańców trochę uległa zmianie. Burmistrz, który się wydawał, że jest nie do pokonania, no jednak został pokonany przez kontrkandydata, co prawda w drugiej turze, w pierwszej było zbyt wielu kandydatów, w drugiej turze poparliśmy również jako, może nieoficjalnie, ale ja poparłam, jestem rozpoznawalna kandydatkę. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że w taki sposób potraktował mieszkańców, po prostu mieszkańcy mu zapłacili. Nie ma już tego burmistrza, za moment będzie zaprzysiężenie kolejnego i ten burmistrz, ta pani właściwie, burmistrz, obiecała nam, że pierwsze co zrobi, to wycofa właśnie ten wniosek z sądu, czyli pozew. Mamy nadzieję, trzymamy ze słowo, że tak będzie. Co będzie z naszą inwestycją? Nie mamy pojęcia. Odwołujemy się, czekamy na SKO wyrok i będziemy cały czas nowej władzy jednak patrzeć na ręce, bo zaufanie zostało mocno naderwane. Czego oczekuję? Oczekuję po tym szkoleniu przede wszystkim umiejętności, tak? Pozyskania pewnych umiejętności, które pozwolą mi kontynuować to, co zaczęłam. To nie tylko chodzi już w tej chwili o RIPOK. Tu chodzi o zorganizowanie grupy mieszkańców. Są chętne osoby, które ze mną w tej chwili współpracują w tej sprawie, ale które już mówią, Kasia, podzielisz się wiedzą, tak? Więc naprawdę chciałabym stworzyć grupę osób, które po prostu razem ze mną będą monitorowały to, co się dzieje w naszym urzędzie, to, w jaki sposób funkcjonuje nasza rada i nasi radni, bo ja jakby największe zarzuty miałam do radnych, bo idealistycznie podchodziłam do tego, że to są ludzie, których my wybieramy, którzy nas reprezentują i się strasznie oszukałam, tak? I bardzo, bardzo bym chciała, żeby ta rada, która w tej chwili jest, żeby jednak z mieszkańcami nawiązała dialog, żeby słuchała nas, żeby reagowała na pewne rzeczy i my po prostu nie możemy mieć, no ja już niestety nigdy nie będę miała pełnego zaufania, trzeba patrzeć na ręce, po prostu. Chciałabym stworzyć grupę, która zajęłaby się upublicznianiem pewnych rzeczy, chcemy wykorzystać do tego internet, chociaż my już mamy stronę jako Zielono Wołomin, ale ja chcę odrębną jakby stronę, która będzie monitorowała, będziemy patrzyli, może nie wszystko na BIP-ie będzie się pokazywało, nawet jeżeli będzie, to jednak uważam, że ta nasza strona będzie więcej dawała możliwości dotarcia do mieszkańców. Oprócz tego planujemy, tak na razie bardzo nieoficjalnie, ale chcielibyśmy również dotrzeć do starszego pokolenia, czyli raz na 2-3 miesiące jakaś gazeta, tak, która z takimi najbardziej istotnymi sprawami, plus jakieś takie publikacje związane z naszą gminą, tak? Ale żeby to zupełnie w innej formie niż ukazują się nasze lokalne gazety. No chcielibyśmy po prostu przemycić coś, żeby mieszkańców jakby sprowokować do tego, żeby pewne sprawy wzięła w swoje ręce, żeby się naprawdę taka autentyczna świadomość obywateli zbudziła, żebyśmy wspólnie mogli kontrolować, ale nie tylko, ale i coś realizować wspólnie, no cieszyć się tym, że mamy mnóstwo narzędzi w rękach, których nie wykorzystujemy, żebyśmy wspólnie robili coś dla dobra naszej tej małej ojczyzny.